Cześć. Ogólnie tak rzecz biorąc, no jest to odcinek, który może być zarówno poradnikiem, jak i zarówno może być... No jest po prostu filmem z serii, bo zamierzałem ogólnie zrobić coś takiego, żeby sobie wskrzesić zarówno Aerodaktyla, jak i Kabuto. Czyli tą pierwszą wersję tego jebanego ziemniaka. Druga to jest chyba Kabutops. Można również wskrzesić Omnite'a i Omastera. Znaczy, nie możecie wskrzesić zarówno Kabuto, jak i Omnite'a, tak? Bo macie coś takiego, że jeśli jesteście w Empty Moon, Empty Moon to wam pokażę, gdzie jest. Jeśli jesteście w Empty Moon, to stoicie tutaj, o, gdzieś tutaj. Stoicie na wyborze, jaki zdobyć Follis, czyli właśnie jaką skamielinę zdobyć. I jedna jest od Omanite'a Omastera, druga jest od Kabuto Kabutopsa. Jest też Old Amber, który dostajecie tutaj. To jest ogólnie Pepter City. Jest to miasto, gdzie jest Jim Broca. I Old Amber dostajecie tutaj. Gadacie sobie z typem, mówi. I tutaj stoi Old Amber. I dostajecie to. To jest właśnie do Aerodaktyla. Teraz pomyślicie sobie, spoko, jestem już w Jimie u Broca i tak dalej, zdobyłem sobie, znaczy ogólnie też potrzebujecie kata tutaj, tak, to potrzebujecie mieć dostęp do statku, tak, bo tam dostajecie kata, ale mniejsze o większe, bo na przykład macie sam Follis i też myślicie, że macie już Kabuto albo Omanite'a Omastera. No nie, niekoniecznie tak jest, bo potrzebujecie też dostać się na wyspę, gdzie jest Jim Ognisty, jest to właśnie przeczytajcie to. Nie, to jest właśnie to. Dolny lewy róg mapy. Możecie tam surfem popłynąć z początkowej lokacji, tak? I potrzebujecie wejść tutaj. Z kim tu się gadało chwilę? Gdzieś tu na pewno się gadało. Zaraz dojdę do tego, dobra? Dobra, wiem już chyba, gdzie to jest. Czytałem ogólnie przy okazji gry, przed przypadek. Tutaj możecie sobie, jeśli wejdziecie, a czy tak przy okazji, wiecie. Tutaj możecie sobie wymienić Raichu na Elektrabuza i możecie zmienić chyba Tangele na coś tam. Coś tam możecie, znaczy nie wiem, czy tak. Tutaj możecie się nauczyć jakiegoś ataku. A tutaj możecie zmienić ogólnie Ponite u tego typa na Sila. A Ponite raczej nie jest tu ciężko znaleźć, bo obok praktycznie ona jest. I tutaj chyba gadamy właśnie z tym typem. On coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. I mamy do wyboru właśnie. Dom Fossil to jest właśnie to, z czego macie Kabuto. I jest jeszcze to drugie. Nie pamiętam nazwy. Ale to jest tak, że nie możecie mieć dwóch, nie? Bo jedno wybierzecie w Empty Moon, a drugie bierzecie to, ten ziomeczek. Więc Dom Fossil jest na Kabuto. Dobra, muszę dać mu trochę czasu, nie? Bo jeśli pójdziemy od razu, to chuj, że tak powiem. Najlepiej, bo wydaje mi się, wiecie, jeśli mam być szczery, to ja robię to pierwszy raz w życiu. Nigdy czymś takim się nie interesowałem, ale z tego co zacząłem ogólnie na polskim YouTubie ogólnie znaleźć coś takiego, a nawet na YouTubie znaleźć coś takiego, to jest dosyć problem, bo większość filmów ogólnie, które są ogólnie o tworzeniu Pokemonów ze skamielin, to albo są anglojęzyczne, albo są anglojęzyczne nagrywane kalkulatorem, tak? Więc z tego co wiem, właśnie ludzie polecali, żeby sobie pobiegać tutaj i tak dalej. I pierwszy raz też będę coś takiego robił, bo nigdy się tym nie interesowałem, więc nie wiem, myślę, że już mogę wrócić. Nie wiem. Może dla bezpieczeństwa jeszcze zróbmy parę kroków. Dobra. Także, jak mówiłem, tutaj dwa trajdy możecie zrobić, tutaj możecie nauczyć się ataku normalnego jakiegoś. Metronom się chyba nazywa. I mamy Kabuto. Ale teraz zrobimy... nie. Zaraz pokażę wam ogólnie, gdzie są te Pokemony, bo u mnie są w tym. Tak, Old Amber od razu damy. To będziemy mieli Aerodaktyla, czyli właśnie Pokemona, który jest z kamień. Oj, coś się kliknąłem. Tak. Dobra. Aerodaktyl, czy Pokemona, który jest kamienno, ma typy kamienny lot,
I ma jeszcze jakieś chyba ataki, z tego co wiem, smoka, więc... A sam nawet... jak on się nazywał, z elitarnej czwórki będzie miał Aerodaktyla, więc... myślę, że taka warta ciekawostka, ale z tego co wiem, to chyba ten Aerodaktyl nie będzie na jakimś wysokim poziomie, więc... To bardziej taka chyba forma ciekawostki, chyba że jesteście naprawdę zapartym człowiekiem i chcecie mieć zajebisty team, powiedzmy, Pokemonów, to możecie sobie go wytrenować, ale zaraz zobaczycie, który to będzie level, bo... Chyba wiem, który to będzie. Ale i tak będziemy musieli jeszcze do Pokécentrum polecieć, tak? Dobra. Dziękuję. Nie. Nie nazywam Pokémonów. Jakoś nie widzę w tym powodu. Dobra, może sobie Digiem wrócimy. Ja nie mogę używać tutaj. Jestem jednak głupi. Ale dobra. Nie wiem, na których levelach jest, na którym levelu jest Kabuto, ale z tego co mi się wydaje, to Aerodactyl będzie, uwaga, na poziomie. Dobra, patrzymy na nasz PC. O. Aerodactyl ma 5 level, Kabuto ma 5 level. Wiecie, moim zdaniem, jeśli można to zrobić ogólnie na takim dopiero etapie gry, to jest ciekawostka bardziej, jak macie używać takiego Pokemona. Może zobaczymy ogólnie też jakieś informacje odnośnie Kabuto. No, Omanite wam nie pokażę, bo jednak nie mam dostępu do niego. Ataki ma Scratch i Harden, czyli raczej takie. Aerodactyl ma właśnie, tak jak mówiłem, Rock i Flying. Dostałem go na 5 levelu. Wing Attack. Tyle. Nie no, jeśli wam się podobało ogólnie, jeśli będziecie chcieli jakieś inne poradniki, takie, no ciekawostki powiedzmy nawet z Pokémonów, to możecie śmiało pisać. Halo.